Nie ma to jak być szkolonym całe życie przez swojego mistrza na smoczego wojownika, po czym przylatuje przypadkowa panda, która nie zna kung fu i zgarnia ten tytuł dla siebie. A tak, przepraszam, ja tylko chciałem zobaczyć smoczego wojownika. O, bardzo ciekawe. Mistrzu, czy ty wskazujesz mnie? Jego. Kogo? Potężna piątka towarzyszyła nam we wszystkich filmach i serialach z uniwersum Kung Fu Pandy, jednakże w zwiastunie czwartego filmu tych postaci nie uświadczyliśmy tam. Z tego powodu postanowiłem, że warto by było przedstawić wam historię każdej z postaci z Wielkiej Piątki, zaczynając od Tygrysicy, czyli w zasadzie postaci poniekąd odpowiedzialnej za to, że Potężna Piątka wygląda jak wygląda. Tak więc zostaw jeszcze tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, by nie przegapić żadnego nowego odcinka i przejdźmy już do historii Tygrysicy, czyli niedoszłego smoczego wojownika. Cała historia Tygrysicy raczej jest dosyć smutną historią i w zasadzie na przestrzeni różnych filmów i seriali poznajemy jej całość. Opowieść naszej bohaterki rozpoczyna się od sierocińca, do którego to Tygrysica została oddana jako bobas przez swoich rodziców. Cały okres sierocińca był w zasadzie dla niej ciężkim przeżyciem, głównie dlatego, że ona jako jedyna była tam tygrysem, za to reszta osób, które tam się znajdowały, były kaczkami, owcami, świniami i generalnie tymi raczej pokojowymi rasami zwierząt. Natomiast Tygrysica posiadała w sobie ogromną siłę, głównie dlatego, że była tygrysem. No i generalnie ona chciała bawić się z innymi, jednakże przez to, że ona nie potrafiła zapanować nad swoją siłą, to wszystkie inne osoby jej się bały. To dzika bestia! Bestia! I nawet właściciele sierocińca trzymali ją w odosobnieniu, żeby nie straszyła potencjalnych osób, które byłyby chętne na adopcję ich podopiecznych. I w taki sposób mijały lata Tygrysicy w osamotnieniu. Jednakże pewnego razu mistrz Shifu dowiedział się o zaistniałej sytuacji i postanowił, że pomoże Tygrysicy opanować swoją siłę. I przez kilka miesięcy Shifu dzień w dzień przychodził do sierocińca i ją szkolił, jak ma to zrobić, żeby nie niszczyć wszystkiego wokół. Po jakimś czasie w końcu Tygrysica opanowała swoją siłę i przestała niszczyć klocki domina. Wtedy po raz pierwszy mogła pobawić się ze swoimi rówieśnikami i nikt się nie obawiał o to, że komuś ona coś zrobi. Po jakimś czasie został zorganizowany festyn, podczas którego wszystkie sieroty znalazły nowy dom, oprócz właśnie Tygrysicy. I kiedy ona jedyna myślała, że już jej nikt nie będzie chcieć, pojawił się nagle Shifu, który jej powiedział, że idą do świątyni, która stanie się jej nowym domem. Shifu! Chodź, idziemy do domu. W pierwszym filmie Kung Fu Panda dowiadujemy się, co było dalej. Mianowicie Shifu ją postanowił przygarnąć, gdyż ona przypominała mu Tai Lunga. Za to Tai Lung przypominał Shifu jego własną historię, w której to on został przygarnięty przez Oogwaya. I pomimo tego, że Tai Lunga Shifu traktował jak własnego syna, to później Tygrysice już nie darzył takim samym uczuciem. Shifu nigdy wcześniej nikogo tak nie kochał jak Tai Lunga. Ani później. I mimo tego, że ona go traktowała jako ojca i chciała zrobić wszystko, żeby on był z niej dumny, to i tak zawsze coś mu się nie podobało. W 2016 roku dostaliśmy kolejny krótkometrażowy film, w którym to widzimy Tygrysicę jako nastolatkę, która jest szkolona przez Shifu. I pewnego razu Dolinie Spokoju miało zagrażać niebezpieczeństwo, którym był wielki dzik. Jednakże Shifu nie mógł mu stawić czoła, gdyż kluseczki przygotowane przez Po strasznie mu zaszkodziły. Generalnie wtedy Shifu do końca nie wiedział, co się wokół niego dzieje i chciał, żeby Tygrysica ściągnęła 4 mistrzów kung fu na ratunek Dolinie. Jednakże ten, przez to, że się źle czuł, wypisał jej 4 inne postacie. Nazwiska? 4 wojowników. Znajdź ich w wiosce Wang Fu, byle szybko. Nie. Poślij Tygrysicę. Mistrzu, obiecuję wypełnić misję. Którymi to okazały się być późniejsi członkowie Potężnej Piątki. Z początku Shifu się na niej zawiódł, ale jak tylko zobaczył to, jak jej podopieczna oraz jej nowi towarzysze radzą sobie z zagrożeniem, to postanowił ich wyszkolić. I w zasadzie przez to, że ona była pierwszą podopieczną Shifu z całej Wielkiej Piątki, to ona miała zostać smoczym wojownikiem, jednakże nim nie została. Mistrzu Oogway, zaraz! Przecież to niemożliwe, żeby ten tłusty panda miał zostać smoczym wojownikiem! Właśnie miałeś wybrać Tygrysicę? Jak to Oogway mówił, nigdy nic się nie dzieje przypadkowo. I te słowa sprawdzają się w każdym filmie, a później to już w zasadzie znamy historię Tygrysicy, gdyż każdy film pokazuje ją jako dorosłą mistrzynię stylu tygrysa. Jedyne, co się zmieniało na przestrzeni filmów, to jej szacunek do Po i pomimo tego, że nie została smoczym wojownikiem, to i tak uszanowała tą decyzję oraz po kilku wspólnych historiach i przeżytych przygodach pojęła ten fakt, że Po jest na właściwym miejscu. W taki sposób się prezentuje cała historia Tygrysicy. Jeżeli chcecie kolejną historię jakiejś postaci z Wielkiej Piątki lub z uniwersum Kung Fu Pandy, to dajcie znać w komentarzach. Jeszcze chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku, no i trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.